Dzisiaj po raz kolejny zagramy w Minecrafta i będziemy testowali nowy generator pogody. Te oto urządzenie potrafi przywołać różne warunki atmosferyczne. Może być to zwykły deszcz, może być to burza, a nawet i tornado. Kiedy powiem już, zostawiacie łapeczkę w górę i zobaczymy, co to urządzenie nam wygeneruje. Raz, dwa, trzy, już! Więcej tak nie róbcie, nie było mowy o piorunach. Sprawdźcie jeszcze, czy już na pewno macie kliknięty dzwonek koło przycisku subskrybuj, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z Minecrafta. Wow, spójrzcie, co to jest? Generator pogody. Generator pogody i ostrożnie, ja tego nie dotykam. Spójrzcie na niebo, co się dzieje? Czy widzicie tą chmurę? Burzowa. Ja mówię, że to jest chmura burzowa. Co wy o tym sądzicie? Zaczęło lać. Przez to, kto tego dotknął? Ja tego jeszcze nie dotykałem, a weź Szaku naciśnij raz. Machine set to rain. To jest maszyna, która generuje pogodę. Okej! Okay. Machine set to lightning. Będą pioruny? Gdzie są pioruny? O nie, ej! Nie, serio, zabijesz nas na 100%. Nie, będzie dobrze. Ja na razie nic nie widzę. Wiecie co? Ja się schowam pod drzewkiem. Zobaczcie, liście spadają z drzew. O kurczę, chyba zanosi się na burzę. Wiecie co, moi przyjaciele? Ja bym radził właśnie. Nie! Ja bym radził zbudować sobie jakąś chatkę, bo tutaj może być niebezpiecznie. Za chwilkę. Dobra, Szaku, zróbmy jakieś narzędzia. Dobra. Ty robisz crafting? Dobra, ja już mam drzewka, także spoko. Kurki biednym oknom. Jak tam wygląda nasza pogoda? Na razie jest jeszcze spokojnie. Wow, Szaku, budujesz grządkę na marchewkę? Się schowamy, nie? No dobra, dobra, dobra. Ja szybko jeszcze tutaj sobie zetnę tylko drzewko. Generator pogody trzeba jakoś wyłączyć, co? Bo zobacz, jaka jest zadyma. A mi się ta pogoda w ogóle nie podoba. Dobra, naciskam jeszcze raz. Okej. O kurde! Co jest? Czy wy to widzicie? Wow! Ej, jaki wiatr! Spójrzcie w niebo! Uciekaj pod drzewo, wariacie, bo cię zabije coś! Ja dziękuję! Ja nie wychodzę stąd. Ja stąd nie wychodzę. No ja raz tylko nacisnąłem. JJ, chowaj się pod drzewo, bo cię jakiś pierun zaraz trafi. Ja nacisnę jeszcze raz, może się wyłączy. Dobra, jesteś taki odważny, to idź, Szaku. Dobra. Nie, no ty jeszcze pogorszysz sytuację. Ej. Nie, no chyba... Chyba się lepiej robi. Tak mi się wydaje. Lepiej? JJ, wciśnij jeszcze raz, teraz twoja JJ, teraz ty idź naciśnij, tak, ja pierniczę, ja tutaj w dziurkę się chowam i elo. Dobra, patrz na to, ja też czuję, będzie grubo. Patrz. JJ, piorun prawie cię trafi, uważaj! Dostałem! Muszę zjeść jabłuszko. Dostałem piorunem! Co ty żeś narobiła? Pioruny włączyłaś! Idę to zgaszę szybko. Wyłącz to! Co jest? Szaku! Ratuj! Matko bosko! Jabłuszko! Tornado! Ej, gdzie jesteś? Trafcie! Trafcie w majoro! Nie drzewo! Dobra, udało mi się! Nie, znowu mnie porywa! Nie mogę uciec! Nie mogę uciec! Ratunku! Ej, słyszycie mnie? Słyszę cię! Ej, ile świnek! No nie, spadam! Szaku, gdzie ty jest? Zobacz, co się dzieje! Jaki pierścień ze świnek! Jaka zadyma! Dobra, spada na dół! Dobra, słuchajcie, musimy jakoś to zgasić. JJ, tykanie! Trafiaj w wodę jak coś! Dobra, zbudowałem się. Ja postaram się wylecieć gdzieś tutaj w prawo. O nie. Wyłączę. Nie, nie mogę. Dobra. Mamy problem, trzeba uciekać. Ja mam kill-off, więc postaram się to kill-offem wyłączyć jakoś. Dobra, dobra. Lecę na dół, trafię w wodę! Trafiłem! Trafiłem w wodę! Nie, nie, puść mnie, puść mnie, nie ruszaj! Nie ruszaj mnie! Głupie tornado! Oko cyklonu, no nie mam jak wejść! Dobra, ja spadam. Szaku, musisz jakoś zrobić podkop. Musimy zrobić podkop, dawajcie, musimy uciec, zrobić podkop i go zniszczyć. Dobra. Dobra, jestem, jestem, ja chcę iść niżej, tak jest. Nie mogę, to mnie znaczy. Udało mi się, Dobra. Słuchajcie. Ja jestem nisko, robię podkop. Wy tam wytrzymajcie trochę. Much later. Myślę, że gdzieś to tutaj będzie, poczekaj. Jeszcze trochę, Dobra, sprawdźmy teraz u góry, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy już pod tym całym urządzeniem? Jestem pod tym urządzeniem, rozwalam je! Rozwaliłem, spadło do mnie! Dobra. Siema, Szaku! Wow! Czekaj, uspokoiło się? Tak. Tak, jaka zadyma, zobaczcie ile jedzenia! Czekaj, wyjdę. Spójrzcie na to. JJ, gdzie jesteś? Już po burzy. No ja umarłem. Dobra, JJ, jesteś. Zobacz, ile jedzonka. Zbieraj to wszystko. Zobacz, co się dzieje. Wszystkie świnki się pozabijały.
zabijały. Tak, kiedy wyłączyłem. Słuchajcie, ale mam tą maszynę generującą tornado. Chodźmy na jakiś inny biom, co? 346 minutes later. Dobra, jesteśmy na zimowym biomie. Słuchajcie, jeszcze na razie go nie odpalajcie, tego wariata. I zbudujmy sobie taką jakby altankę, żeby nas przypadkiem nie wywiało z tego, jak będziemy testowali. Mam jeszcze kobla? Mam kobla, tak. Dobra, zróbmy coś takiego. Powodzonka, wariaty, dobra. Okej, okay, wy wejdźcie do środka. Mam nadzieję, że będziecie bezpieczni w środku. Okej, okay, JJ-ka już wchodzi. To możemy rozwalić. Czy masz siekierę? Nie, mam siekierę. Dobra. Okej. Okay. Tam mogę zbudować daszek. Będziemy w oko, cyklona. Cyklonu, przepraszam, dobra. A, to za daleko stoi. Czekaj, ta. Musimy mieć to w środku przecież, wariaty. Raz, dwa, trzy. Let's go! Zobaczcie, co się dzieje! Jaka zadyma. Ej, macie tutaj jedzonko? Ja idę się przelecieć, dobra? Ja idę się przelecieć. Uwaga! Let's go! Nie mogę, nie mogę! Czekaj, co jest? Wyciąga mnie, nie mogę przejść, halo! Odpalaj, szaku! Woohoo! Śnieżne tornado! Prawie piorunę dostałem, rewelacja! Ale to kozacko z góry wygląda, o nie! Ja ci pomogę! No zgaś, zgaś! Trafię, trafię do wody! Trafię do wody! Trafię do wody, czy nie? Dobra, przeżyłem! Przeżyłem, nie wiem jakim cudem, ale to przeżyłem. Lodowe tornado pojawiam w skali od 1 do 10, mocne 3, ale chciałbym zobaczyć pustynne. Zabieraj z szaku zabawkę i lecimy dalej. Jaką zabawkę? W sumie, no, teraz poleciałem dosłownie. No nie wierzę. Czy ty jesteś poważny? Jak my teraz zejdziemy, wariacie? No na pustynię lecimy. Aha. 3 days later. Wow, szaku, jaki piękny schron wybudowałeś na naszej przepięknej pustyni, dobra. Chowajcie się do środka. Odpalamy, ale po kolei odpalaj. Pierw na początku burzę. Dawaj, odpalę raz. JJ-ka będzie odpalała. O, JJ-ka. Chodź, szaku. O, cyk, zamykamy JJ-kę. No, co, co odpaliłaś raz? Co było napisane? O, pioruny, dobra. Kliknij kolejny raz. Wiatr się zrywa, szaku. Dawaj kolejny raz. Dawaj na hardcora. Ło, lecę. Dobra, nie wyłączaj, nie wyłączaj. Zostaw jeszcze. Zostaw, zostaw. Jak to kozacko wygląda? Ej, jeszcze raz daj. Przywal jeszcze raz, na tropikala teraz. Dobra. Nie spadniemy? Nie no, chyba lądujemy. Chyba lądujemy, chyba ląduje! Dobra, udało mi się w ostatnim momencie. W ostatnim momencie, JJ-ka. Kozak. Jest tropikalny, czy nie? Tak, tak, tak. Ale nie ma tego deszczu. Szaku, masz deszcz? Ja nie. Nie, ja nie mam deszczu. Ała. Jeszcze raz. No to pięknie. Deszcz? No co ty? Wow! Ej, co jest? Co tu się dzieje? Burza piaskowa, widzicie to? Ej, u mnie też. JJ-ka, nie widzę cię! Halo! No, jak ty, co ty żeś zrobiła? Odłóż ten klocek, odłóż ten klocek! Postaw go! Kto to zrobił? Okej. Masz. Dobra. Co jest? Mocny wiatr włączyłem. Nie! Co ja zrobiłem? Odpaliłem cyklon, ja nic po prostu nie widzę. Nic nie widzę, kompletnie. Na całym świecie jest zadyma. Ja dziękuję, no nie wiemy kiedy wylądujemy. Nie mam pojęcia, kompletnie. Spójrzcie co przed nami, forteca. Czy jak to się nazywa? Dawajcie, weźmiemy sobie. W środku odpalimy tornado. Zobaczymy czy coś z niej zostanie. Tylko uważajcie, bo tam są moby, nie? Trzeba być ostrożnym. Okej, jesteśmy w środku, szaku, gonić jest siekiera, uważaj! Ja szybko stawiam, chłopie, odpalam tornado! I elo! Wow! Zobaczcie, co się dzieje! Rozwaliliśmy całą tą fortecę! Dobra, sobie zjem schaboszczaka w niebie. Zobacz, ile klocków! Jała! One mnie biją! Zginąłem! Serio? Nie wierzę! I to było na tyle z tego odcinka. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tornadem, że na przykład tornado odpalamy w End City albo w Netherze, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli pod tym filmem zostawicie tak 10 tysięcy łapek, no to z ekipą nagramy kolejny odcinek, gdzie będziemy tornado odpalali w różnych dziwnych miejscówkach. Oczywiście odwiedźcie kanał ekipy, czyli Szaka, JJ-ki oraz Rogala. Link oczywiście w opisie. Tutaj, kochani, macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja tu sobie troszeczkę posiedzę, poczekam, aż wy się zdecydujecie. Może wam coś podpowiem. Ten jest spoko.
Kurde, może tym bardziej. Sami zdecydujcie. Miłego oglądania.